Na początku przyszłego roku rusza kolejna edycja budżetu obywatelskiego w naszym mieście. Budżetu, który polega na tym, że kwota, która przeznaczona jest na budżet obywatelski, dzielona jest proporcjonalnie do ilości mieszkańców na każde osiedle. I to mieszkańcy każdego osiedla decydują, co powstanie na tym osiedlu. Czy zostanie wybudowany na przykład plac zabaw, czy boisko. Aktualnie jesteśmy na osiedlu Piastów. I proszę, piękne boisko. Boisko do piłki nożnej, które powstało z właśnie budżetu obywatelskiego, z głosowania mieszkańców. Chciałabym, ażeby już teraz mieszkańcy każdego osiedla zastanawiali się, co można zgłosić, na danym osiedlu i weźcie udział. Weźcie udział w głosowaniu, które będzie na początku przyszłego roku, bo warto. Macie głos, możecie zadecydować, co powstanie z pieniędzy przeznaczonych na danym osiedlu, z waszego głosowania.